to jak wam się bardziej podoba siedzuń sosnowy, tak zwana kozia broda, czy borowiki szlachetne, prawdziwki? A tu pod tą piękną jodłą, nie pod sosną, bo tu w pobliżu żadnej sosny nie ma, mamy taki grzyb, który wygląda jak gąbka albo jak kalafior. Jest to tak zwany szmaciak gałęzisty albo też siedzuń sosnowy. Dlatego mówię, że tu żadnej sosny nie ma, a jednak ten grzyb rośnie. No jest on rzadko spotykany. W ubiegłym sezonie na przykład nie znalazłem ani jednej sztuki, a tu w tej chwili dwie. A jest to grzyb, który jest bardzo zdrowy i nawet leczniczy. Jak widzicie, nie przypomina on takich tradycyjnych grzybów z trzonem i z kapeluszem, ale raczej taką gąbkę morską albo musk, ze względu właśnie na swój kształt. Jest wykorzystywany do smażenia, do suszenia, posiada walory lecznicze, zawarty w nim sparasol działa antybiotycznie, na pleśnie ma również działanie pobudzające układ immunologiczny, działanie przeciwnowotworowe, antyalergiczne, obniża cukier, cholesterol. No, najczęściej rośnie na korzeniach sosny, ale tu u nas, tak jak mówię, sosny mało, natomiast dużo świerków, jodeł, tutaj właśnie pod tą jodłą. W poprzednich latach też go udało mi się zbierać właśnie nie pod sosną, ale pod gdzieś tam jodłą. Siedzuń sosnowy, czyli szmaciak gałęzisty, w Polsce był kiedyś pod ochroną, ale w tej chwili już go można zbierać i wykorzystywać właśnie do zup, do smażenia, do suszenia, ponieważ bardzo się źle transportuje, bo jest bardzo taki delikatny. O, właśnie tu są takie te listki kalafiora, bardzo miękkie, to trzeba go na wierzch koszyka, na wierzch grzybów. No i u mnie tak się właśnie stanie. Tak szczerze mówiąc, coś się zastanawiam, czy brać obydwa te siedzunie, czy tylko jednego, żeby się tutaj dalej inne jeszcze wysiały jakoś. Jeżeli chodzi o zapach, to ma taki charakterystyczny zapach terpentyny. Piękny grzyb, a więc nie tylko borowiki są piękne, ale również inne grzyby w lesie. Mnie się podobają i jedne, i drugie. Białe grzyby, piękne białe grzyby. Będzie smaczna zupa i suszenie, i marynowanie. Dużo różnych rzeczy z tych grzybów dzisiaj się uda zrobić, bo koszyk dość pokaźny.